Co to było? Przewróciłaś się w wodzie? A co tu pływa łódź w wodzie? Meduzy tam. Meduzy pływają? Tak, meduzy. Mama, tu jest. Tutaj jaka duża, co? Meduza? Meduza. Aha, to będzie fosa. Pink też taką zrobił w bajce, fosę? Co znalazłaś? Jakie piękne muszelki, ale dużo masz skarbów. Woda ci zmazała tunel? Tak. Co wcinacie, dziewczyny? Co narysowałaś, Anielciu? Koło. Super. O, morze zmyło twoje koło. No i co teraz? Musisz narysować jeszcze raz. Podoba ci się Łucja nad morzem? Tak. Lubisz przychodzić na plażę? Tak. Czy wolisz w góry jeździć? Nie, w góry. W góry wolisz, tak? Tak. Lubisz takie długie górskie wędrówki? Tak. Klarcia, a ty wolisz nad morzem czy w górach być? Nad morzem wolisz, tak? Co wy tu budujecie? O, mocno chleb. Nie, podnoś chleb mocno. No, mocno. Tutaj jeszcze dookoła. Nie, podnoś dookoła jeszcze. Wow, super! Co jecie?
wyrówki. Nie, nie wyrzucaj borówek. Halo, nie wyrzucamy borówek. A, tylko golek wyrzuciłaś, no dobra. Duża ta meduza, co dziewczyny? Pachnąca i kochana? Nie tylko. Chyba coś ci się pomyliło. Ta meduza jest taka kochana i pachnąca? Nie. Podzielisz się ze mną? Dziękuję. Dziękuję. Dała ci Łusia? Podzieliła się z tobą, tak? Kochana jest Łusia, prawda? Gonisz dziewczynki? Dzisiaj w Gdańsku jest około 27 stopni według tych informacji, które podają ratownicy tu na plaży. Woda ma około 20 stopni, więc jest dość ciepło jak na Bałtyk, tylko problem w tym, że pływają w niej meduzy, których dziewczyny troszkę się boją. No i nic dziwnego, bo nie są one zbyt przyjemne. Jaka woda, tata? Ciepłutka. Bardzo. Jak widzicie, tutaj na plaży jest dość pusto, bo nie jesteśmy w takim ścisłym Gdańsku, tylko na Wyspie Sobieszewskiej, która jest oddalona od nas, od naszego domu, o jakieś 30 minut, czyli 30 minut od Brzeźna. No bo oczywiście w Brzeźnie, na Przymorzu, w Jelitkowie wciąż są jeszcze na plażach tłumy, a tutaj jest całkiem przyjemnie. No, na plecy, tacie! Nie słuchaj tego, nie wolno! Ja. No mocno! Dobrze! Ja. Dobrze! Ja. Super! Jeszcze ja. Raz! Ja. Chcesz wiaderkę oblewać? Dobra, to dawaj, mocno. O, wszystkie będą atakować z wiaderka. Dobrze. Klarunia, super Klarcia. Co robisz, Anielciu? Zakupujesz się? Robisz sobie ogon z syreni, tak? Ty będziesz teraz miała z tego wyjść? A wy co tu macie? Basen? Swoje prywatne baseny na plaży macie? O, wody już u Łucji nie ma.